Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. Switchowa edycja Wiedźmina, nie da się ukryć, jest tą najbiedniejszą, nie tylko pod kątem wizualnym, o czym później, ale i dodatków dodawanych do wydania fizycznego, bo te cyfrowe możecie być spokojni. Jest to edycja pełna i zawiera wszystkie DLC, jakie zostały wydane. A więc po otwarciu kartonowego pudełka do wyciągnięcia mamy kopertę, a w niej na pierwszy rzut oka ukazuje się wiadomość od twórców. Dwie naklejki, mini instrukcja, dumnie nazwana Kompendium Świata oraz wielkości A3 papierowa mapa obustronnie nadrukowana o matowej fakturze. Oprócz tego jest zwykłe pudełko z kartridżem gry. Nie, na bogi, nie! Zaś sama gra według Contra Network w doku utrzymuje przez większość czasu niby 30 klatek na sekundę, i śmiem w to wątpić, bo dosyć często miałem wrażenie, że spadki sięgały 20 jak nie mniej. Co by jednak nie mówić o Saber Interactive, które tworzyło port, to nie mają dużego doświadczenia mimo pracy przy tytułach AAA, bo na mobilki portowali tylko dwie gry, Shaq-Fu i Fee Swordplay. Przy chwalonym za swoje dokonania Panic Button i ich portem choćby Duma wypadają blado. Mimo tego doceniam, ile pracy trzeba było wykonać, aby tyle obiektów mimo swojej brzydoty w switchowej wersji znalazło się na ekranie, jakby nie patrzeć w większej ilości detali niż przytaczana przez wielu jako przykład sandboxowa The Legend of Zelda Breath of the Wild. A skoro już o detalach, to Geralt na niektórych ujęciach wygląda dosyć nienaturalnie, z bardziej wyraźnymi elementami niż reszta postaci. Już pominę, że mimo wyłączenia rozmycia gra nadal wygląda tak, że się zastanawiam, czy gram bez okularów. Jeżeli jednak aspekty wizualne nikogo z was nie odstraszają, to sterowanie zostało rozwiązane wygodnie. No, oprócz paru aspektów. Przyzywanie potki to dwa razy wciśnięcie lewego analoga, a podczas galopowania używanie miecza jest uciążliwe, bo musimy jednocześnie jechać trzymając A i wychylając lewy analog oraz korzystać z oręża przy pomocy Y. Pojawiają się także małe glitche, ale żaden z nich nie psuł gry. Za to miło, że na pstryku jest wersja polska, a grę można śmiało odpalać bez czekania na patch day one o wielkości 6,8 GB. Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęście. Czy warto zatem sięgnąć po switchowego wieśka? Moim zdaniem to zależy, z pewnością nie dałbym go nikomu w prezencie. Jest to produkt kolekcjonerski i w tym celu go raczej posiadam, ale i dla zapalonych fanów, którzy grę znają od poszewki, a przejście kolejny raz, tym razem w podróży czy łóżku, sprawi, że spędzą jeszcze jedną chwilę słuchając fraszek o Lambercie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do innych materiałów.